uroczystość. Będziemy śpiewać pieśni na chwałę dla Pana. I zanim to będziemy czynić, myślę, że dobrą rzeczą będzie, jeśli poprosimy Pana o błogosławieństwo na tą chwilę, która jest przed nami, a o błogosławieństwo na śpiewy poprosimy brata Adama Marczewskiego w modlitwie. Nasz drogi i mieszkający Boże Ojcze Jehowo, przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przybliżamy się do Twojego świętego majestatu, oddając Ci chwałę, cześć, naszą wdzięczność. Przede wszystkim wdzięczność za ogrom łask, błogosławieństw, jakie w dniu dzisiejszym na nas zesłałeś. Tą wieczorną porą, będąc posileni tak pokarmem duchowym, jak i cielesnym, przybliżamy się po raz kolejny do Twojego świętego majestatu z gorącym pragnieniem naszych serc, aby wielbić Cię w pieśniach, oddawać Ci cześć i chwałę w naszych modlitwach i pieśniach. Prosimy Ciebie o to, abyś był razem z nami tą wieczorną porą, abyś błogosławił nam, abyś dodawał nam miłości, dodał nam mądrości, napełniał nas Twoim Duchem Świętym, aby wszystkie słowa wypowiedziane przez nas były zbudowaniem dla innych, a Tobie oddały chwałę, cześć i nasze uwielbienie. O to Cię prosimy, za wszystko dziękujemy, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Mili bracia i siostry, chciałbym również przywitać wszystkich naszych braci i siostry, które nas słuchają przez internet, tak w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. Chciałbym, żebyśmy przywitali naszych braci siedzących właśnie przy komputerach. Przywitamy. Witamy serdecznie. Myślę, że wspólnie razem z nami będą śpiewać pieśni na chwałę Pana. Wspólnie razem będziemy się łączyć w miłości. Mamy pierwszą pieśń już podaną. Tutaj brat podał pieśń numer 363. I myślę, że rozpoczniemy tą pieśnią. Pieśń numer 363. Chciałbym prosić, byśmy wszyscy razem, żywo, tą i wszystkie inne następne pieśni zaśpiewali. Thank you.
No, całkiem nam wyszło, bardzo się cieszę. Zachęcam jeszcze do większego wysiłku i również zachęcam do podawania pieśni. Ja mam karteczkę. Kto z obywatelstwa ma jakąś pieśń ulubioną, chciałby ją podać, to bardzo bym poprosił. Lub też, gdyby bracia chcieli być może sami zaśpiewać lub jakiś wiersz powiedzieć, to również do tego bym serdecznie zachęcał. Brat proponuje pieśń 362. Nie... Trochę trudniejsza pieśń. ...276 za chwileczkę. Wcześniej zaśpiewamy pieśń 328. A później na życzenie siostry kolejną pieśń. Którą? Przepraszam, 228. Pieśń numer 228.
Jeśli mamy, to bardzo bym prosił. Piękna pieśń, prawda? Te słowa są wspaniałe. Jak wczytamy się i śpiewamy w treść, to naprawdę piękne, piękne słowa. O ty, co ścierasz z oczu łzy. Czy zdarzyło się tak, że Pan nam ścierał łzy z naszych oczu? Wielokrotnie, prawda? Każdy z nas, gdyby go zapytać, mógłby powiedzieć, ile to razy Pan trzymał nas jak zko. Trzyma ojciec za rękę, prowadzi nas. Prawda? Dokładnie tak jest. A więc wspaniałe pieśni mamy, przez które możemy chwalić Boga. Pieśń numer 276. Prosimy odszukać. Numer się zgadza, tylko inna. Nic straconego. Tutaj siostra powiedziała pieśń, którą chciałaby zaśpiewać. 65 w takim razie, jeśli tamta jest nieznana.
jakiś problem mamy na górze, chwileczkę. Była podana pieśń 276. Tylko była inna melodia, tak? Już ta chwila niedaleko. Tak, zgadzamy się? Tej pieśni nie możemy zaśpiewać. Mamy chwilowe kłopoty techniczne. Jakiś inny numer. Jakiś inny numer, czyli 65. My musimy współgrać z bratem, który nam akompaniuje. Pieśń numer 65 w takim razie. Numer 50, prosimy odszukać. Pieśń numer 50. Bądź Ty najlepszy.
Modlitwa. Treść tej pieśni i zawsze podziękuję Ci. Brat Russell, gdy mówił o wdzięczności i określał również czasy, w jakich trudne czasy, jakie przyszło żyć w czasie parousji i w czasie Epifanii również, Russell powiedział odnośnie niewdzięczności pewne słowa. My tu śpiewamy, że zawsze podziękuję Panu. Ja myślę, że to czynimy na każdy dzień. Dziękujemy za wszystko, czym jest my, co posiadamy, prawda? Za wszystko, nawet za te najmniejsze, wydawałoby się najdrobniejsze rzeczy. Bo tak naprawdę wszystko jest z łaski Bożej. Ale brat Russell powiedział w ten sposób, komentując czasy, w jakich przyszło mu żyć, mówi tak, że jednym z najnikczemniejszych grzechów, tak dokładnie określa brat Russell, to jest grzech niewdzięczności. Prawda? Jest tak? Zwróćmy dzisiaj na czasy, w których żyjemy. Ta niewdzięczność jest na każdym kroku. A już gdy mówimy wdzięczność w stosunku do Boga, to oczywiście lud Boży jest zaznajomiony z prawami i my, nawet śpiewając te pieśni, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszystko, co nam udziela. Również za tą wspaniałą społeczność, że możemy wychwalać Go poprzez te pieśni. Kolejną pieśń, którą proponuję, byśmy zaśpiewali, to numer 475. 475. Thank you.
serce. Teraz śpiewaliśmy serca, nie tylko tą, ale wszystkie inne pieśni. Ale serce jest bardzo ważnym organem. Tak brat Marek Urban nam o tym mówił. Synu, daj mi serce Twoje. Tak? I my serca dzisiaj śpiewamy Panu na chwałę. Chciałbym przypomnieć tą prośbę. Jeśli ktoś z braterstwa chciałby jakiś wiersz powiedzieć lub zaśpiewać jakąś pieśń, to bardzo proszę się do mnie zgłosić. Ale zanim to nastąpi, mamy kolejną pieśń podaną na kartce. Pieśń numer 437. 437. Jak tą pieśń śpiewaliśmy, od razu przypomniał mi się pewien werset ze Słowa Bożego. Prorok Izajasz mówi troszeczkę o śniegu, tak? Gdy otworzymy Izajasz pierwszy rozdział, a wiersz 18, jako przewidnik może ja ten wiersz odczytam.
Choćby były grzechy wasze jak szarłat, jako śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Czy jest to możliwe? Tak? No. Jak to jest możliwe? Co tutaj jest napisane? Tak? Na czerwono. A teraz co tu jest napisane? No. Powinno być, bo to nie jest takie może czerwone szkiełko, ale dla przykładu, prawda? Nie widać, czyli jest białe. A więc Pan Bóg patrzy na nas przez takie właśnie, przez taki kolor czerwony. Jak ja teraz patrzę, jej siostra ma taką czerwoną bluzkę, to wydaje się, że ona jest biała. Tak naprawdę jest czerwona, ale tak Pan patrzy na nas. Dlaczego? Kto wie? Bardzo dobrze, piątka. Tak? Przez krew naszego drogiego Zbawiciela, czyli bez krwi naszego Pana przelania na Kalwarii, nie byłoby żadnej nadziei życia. A tak pięknie śpiewaliśmy pieśń, że nasze grzechy będą bielsze niż śnieg. Tak, dzięki ofierze Jezusa. Dzięki Panu, Pan Bóg może patrzeć na nas i my możemy przyjrzeć się do Niego. To wspaniały przywilej. Zwróćmy na to uwagę, to jest piękny przywilej, jaki my mamy. Kolejną pieśń, którą braterstwo podaliście na karteczce, to pieśń numer 247a. 247a. Wszyscy śpiewamy. Bracia w domach słyszą i widzą, też razem z nami śpiewają. My też mamy podgląd i widzimy, czy bracia w domu śpiewają, czy nie. Oh.
Kochani bracia, pozwólcie, że spełnię jedną prośbę. Prośbę, tak trochę po znajomości. Mój syn Michał trochę wstydzi się, a tu jedną pieśń, jakbyśmy zaśpiewali. Nie miał odwagi tak zgłosić bezpośrednio. Pieśń numer 460. Pieśń numer 460. Wszyscy śpiewamy. Jak żołnierze czujecie?
Dobrze powiedziałem. Jesteśmy żołnierzami pańskimi, prawda? Tak? Jesteśmy na służbie? Tobie. U Jezusa, oczywiście. Naszym wodzem jest nasz Pan. A więc jeśli jesteśmy na służbie, to dobrą rzeczą będzie, jeśli taką pieśń stosowną zaśpiewamy. Pieśń numer? Żołnierze znają. 109. Wszyscy żołnierze śpiewają. Żołnierze w domu również. Żołnierze ochotnicy, bo to jest ważne. Następną pieśń, którą będzie śpiewać, podana przez braterstwo, jest pieśnią numer 463. Pieśń 463. Powiedz Bóg.
Mam jeszcze dwie pieśni zaznaczone na kartce. Tylko dwie, więc proszę się przygotować na kolejną partię pieśni. Pierwsza będzie pieśń 354. 354. Bracia i siostry, również bardzo piękna pieśń. Wszyscy oddaliśmy swoje serce Panu. Kto los swój oddał w ręce Boga? Oddaliśmy? Tak. I jak się czujemy? Bardzo dobrze. Dzisiaj jest nas mała garstka.
Chociaż ktoś powie, o, przecież tu prawie pełna sala. Ale braterstwo zobaczymy już niedługo, gdy przyjdzie to upragnione Królestwo naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wspaniałe chwile są przed nami, drodzy. Ja tak trochę zachęcam również do sympozjum, jakie będzie w dniu jutrzejszym. Tam o zbawieniu i oddaniu losu w ręce Boga również będzie mowa. My dzisiaj jesteśmy szczęśliwcami i cieszymy się, tak jak mówi Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. No właśnie. A więc zawsze dziękujmy Bogu, Panu Bogu, za tą łaskę, którą nam udziela w postaci prawdy, społeczności i wielu innych wspaniałych rzeczy. Mamy przecież obietnicę. Jaką odnośnie nagrody otrzymamy w tym życiu? Jaka to jest nagroda? Z ilu części się składa? 300%? No właśnie. Nagroda składająca się z 7 części. I między innymi jedną z częścią tej nagrody jest ta piękna społeczność, którą mamy z Panem. Prawda, którą posiadamy, to jest ta stukrotna nagroda, prawda? Społeczność z Bogiem, warunki opatrznościowe i tak dalej. Ja wam powiem taką rzecz, tak na chwileczkę, jeszcze sekundeczkę zajmę, że czasami w pracy dziwią się i mówią, gdzie ty jedziesz? A ja mówię, do mojej rodziny. Ale oni wiedzą, że jadę i tu, i w inne miejsce w kraju. Ale ty w każdym mieście masz rodzinę? Mówię, może w każdym mieście nie. Ale w Poznaniu mam wielką rodzinę, olbrzymią. A jak tam cię przyjmują? Z otwartymi rękoma, uśmiechnięci tak jak wy dzisiaj, zadowoleni, to tylko kiwają głową. To jest niemożliwe. Pytają dalej tak. No, a jak do ciebie ta rodzina przyjedzie, to jak ty reagujesz? Moje drzwi są otwarte. Ja się cieszę. To jest możliwe. Jak niemożliwe? No bo jak ja pojadę do mojego szwagra, za 2 dni mało się nie pobijemy z rodziną, to jest nieprawdopodobne. Tak jest. Ludzie tak to postrzegają, tak widzą. Cieszymy się z tego, prawda? Jak ja się cieszę, jak patrzę na was, to aż mi serce podskakuje. Ale jeszcze bardziej, jak będziemy śpiewać kolejne pieśni, pieśń 263. Pieśń numer 263. W palce
Kolejną pieśnią proponuję, byśmy zaśpiewali, to pieśń numer 390. A. 394A. To znaczy, trzysta dziewięćdziesiąt cztery A, Dziadkami Boga. Ja nie mam tej pieśni w swoim śpiewniku. 394A. Nie mam takiej pieśni. Podzimy tu życie tułaczy, 394. Na tą melodię, tak? Jaki ma być tytuł? Prowadzimy życie tułacza. Bo ja mam Dziadkami Boga, dlatego pytam. Serce zgoły.
jak rozpoczynaliśmy nasze śpiewy, było podpiętych 13 komputerów. A teraz ile jest podpiętych? No 200 chcielibyśmy, żeby było. I tak jest bardzo dużo, tak? Brat Irek poinformował mnie przed chwileczką, że 80 komputerów. To jak na śpiewy, to bardzo dużo. Cieszymy się bardzo i po... Głośniej, bo nie słyszymy. Bracia słyszą. Przy komputerach. Pozdrawiamy serdecznie. Kolejną pieśnią, którą będziemy śpiewać, to pieśń numer 346. Piękna pieśń, piękna. Ławy Ojcze, racz wysłuchać prośby tej i pobłogosławić mnie w litości Twej. To modlitwa nasza, to nasza modlitwa. To była pieśń brata Roberta, no właśnie. Chciałbym coś powiedzieć jako przerywnik.
Tam, gdzie pracuję, jest taki zwyczaj, że przy końcu roku dyrektor kopalni wręcza czy daje kalendarz Tenno na następny rok. Lub też to są kalendarze z firm. I powiem tak, dostałem taki kalendarz na rok 2011. Otwieram, patrzę, a tam cytaty Paul Samuel Leon Johnson. Na każdy dzień cytat i między innymi cytaty apostoła Pawła, ale także i brata Johnsona. Byłem bardzo zdziwiony i zadowolony, bo tak jak otworzymy kartkę na następny dzień, to przyjemnie go czytać. Ale tutaj chcę powiedzieć w tym kontekście odnośnie tej pieśni i tego chóru w szczególności. Brad Johnson powiedział takie zdanie, takie słowa, że nasz Ojciec Niebiański, Pan Bóg, który jest wysoko w niebie, On nigdy nie jest znudzony, nigdy nie jest zniechęcony, gdy lud Boży przychodzi do Niego. I brat Johnson właśnie w tym kalendarzu jest zacytowany w tym względzie, że nawet jeśli ostatniej rozmowy minęło dopiero niewiele czasu, może chwila, to Bóg ten telefon podnosi jeszcze raz i wcale nie jest zdenerwowany czy zniechęcony, że my ponownie zbliżamy się do Boga. Czasami jest z nami tak, że jak nam ktoś dzwoni pierwszy, drugi, piąty raz, to wyłączymy telefon i już nie chcemy z nim rozmawiać. Ale w łaskawości nasz Ojciec Niebiański nigdy nie jest znudzony, jeśli Jego dziecko przychodzi o każdej porze dnia i nocy. A więc modlitwa jest bardzo ważnym elementem w życiu chrześcijańskim. I tą modlitwę może wyrazić słowami, myślami, ale może również i przez taką pieśń, którą śpieliśmy. To są nasze piękne modlitwy. Dobrze, przepraszam, że tak moralizuję, takie dobre przyzwyczajenie odnośnie modlitwy sobie wprowadzić na co dzień. To naprawdę jest wspaniała rzecz, nam się źle dzieje, gdy jesteśmy w jakichś trudnościach czy doświadczeniach. Tak. 400. 473. Wyszedłeś dzisiaj znów, gdzieś po
Tak ważna jest modlitwa, drodzy bracia i siostry. Powiem tak, że pracując w kopalni, czasami trzeba zjechać bardzo głęboko i przejść chodniki, które nie są zbyt bezpieczne. I tak troszeczkę żartujemy sobie na kopalni, że wszyscy na dole stają się bardzo pobożni. Nawet ateista, który zjeżdża na dół, staje się nagle bardzo pobożny. Bo tak pamiętacie, może braterstwo starsi wiekiem, pamiętam jak w Bełczcu były żniwa, byłem takim małym chłopcem, to tam nikt nie mówił dzień dobry. Tylko mówili szczęść Boże. I tak samo na kopalni, gdy się zjedzie, to tam wszyscy w ten sposób właśnie się witają. Czasami można spotkać człowieka, który się modli. Można to zauważyć. Gdybyście mnie zauważyli na dole, to zauważylibyście, że się modlę. Może nie na głos, przechodząc przez różne wyrobiska, modlę się dość często. Ale zachęcam nie tylko w takich trudnych, ekstremalnych warunkach, ale również o każdym czasie. To, co wspomniałem przed chwilą, aby to było dobre przyzwyczajenie. Jak sobie wyrobić takie dobre przyzwyczajenie? Jeśli mogę coś powiedzieć, to powiem. Samochód, bo jeździmy z żoną z samochodem wspólnie do pracy, parkuje około kilometra przed docelowym miejscem, gdzie pracuję. Specjalnie. Jest godzina piąta, po piątej. Może wszyscy jeszcze śpicie. Ale ja sobie idę. Pięknie ptaszki śpiewają. I to jest piękna pora po nocy, żeby poprosić o błogosławieństwo i podziękować za dotychczasowe łaski. A mamy za co, prawda? I tutaj w tej pieśni wcześniej śpiewaliśmy o prośbie, ale również pamiętajmy o tym tekście, który jest godłym rocznym. Jak on brzmi? Za wszystko. Tak jest. Za wszystko. Musimy pamiętać, co sobie mieści słowo wszystko. Bo za dobre rzeczy, za łaski, błogosławieństwa łatwo powiedzieć dziękuję. Gdy są trudności, kłopoty, doświadczenia, to też trzeba powiedzieć dziękuję. To trudniejsze, ale taki nawyk musimy sobie wypracować. Ale już do śpiewania mamy śpiewać. Kolejną pieśnią, którą mam na kartce zaznaczoną, to jest 88. Pieśń numer 88. Thank you.
teraz pieśń numer 467, na żenie braterstwa Radkę. 467. Gdy spojrzę w ten błękit. Pieśń numer 471. Thank you.
kolejną pieśnią będziemy śpiewać, to pieśń numer 74. Pieśń 74. Tak patrzę właśnie na zegary, więc nie zauważyłem, a tu już prawie będziemy mieli kończyć. Tak przyjemnie czas upływa w społeczności braterskiej. Pieśń numer 74. Pieśń 396. Weź Ojcze, Ojcze, życie me. Thank you.
piękna pieśń, piękne słowa. Drodzy bracia i siostry, myślę, że już będziemy powoli kończyć. Zaśpiewamy jeszcze na zakończenie jedną ostatnią pieśń na życzenie braterstwa. Będzie to pieśń 373. Pieśń numer 373. W ostatniej zwrotce prosiłbym braterstwo o powstanie, a modlitwą wdzięczynną proszony jest usłużyć brat Piotr Ozimek. Godny, pełen chwały i nieogranicznego miłosierdzia, nasz dobry Ojcze Niebiański. W tych wieczornych godzinach dnia dzisiejszego zbliżamy się do Ciebie, Panie Boże, by Ci podziękować za Jezusa Chrystusa, za Jego błogosławieństwa wypływające z Jego ofiary dla nas. Serdecznie, serdecznie Ci, Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy Ci również, Panie Boże, za dowody Twojej miłości w stosunku do nas, zesłane w Synu swoim, zesłane w dowodach dzisiejszego dnia
i miłości Twojej w dniu dzisiejszym od Ciebie pochodzącej, poprzez liczne błogosławieństwa dnia dzisiejszego, tu tegoż pierwszego dnia uczty duchowej. Dziękujemy Ci również, Panie Boże, za wody miłości braterskiej okazywanej tutaj wzajem w tym pierwszym dniu tej uczty duchowej. Panie Boże, serdecznie Ci za to dziękujemy. Dziękujemy Ci również, Panie Boże, za te chwile wieczorne, za to, że mogliśmy je poświęcić dla Ciebie, wychwalając za pomocą naszych pieśni Ciebie, jakim jesteś dobrym, jakim jesteś miłosiernym i jakim jesteś wielkim. Panie Boże, prosimy Cię w tej chwili, byś pobłogosławił nas, udających się na spoczynek, byśmy jutro zgromadziwszy się tutaj ponownie, wychwalali Ciebie w duchu i w prawdzie. Prosimy Cię więc, Panie Boże, o spokojny spoczynek nocy dzisiaj, w ciągu nocy dzisiejszej, o błogosławieństwa Twe na dzień jutrzejszy, na kolejne, następne dni naszego życia. Panie Boże, ciągle pragniemy dowodów Twojej miłości, ciągle pragniemy, by Twa ręka roztaczała się nad nami. Prosimy Cię więc, by te błogosławieństwa na nas spływały. Dziękujemy Ci za wszystko. Mimo, że nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkiego, serdecznie, Panie Boże, Ci dziękujemy. O dalsze prosimy, a to wszystko czynimy w tym drogim i chwalebnym imieniu Jezus. Amen. Pokój, drodzy bracia i siostry. I pokój, bracia i siostry, przy komputerach. Do usłyszenia i zobaczenia jutro.